Siemanko wszystkim, witam was moi drodzy serdecznie, a z tej strony Kuba, czyli tak zwany Yuken. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, dowiecie się, jak szybko wbić level od 68 levelu. Dlatego od 68, bo będzie nam do tego potrzebny amazoński labirynt, który właśnie w poziomie 68 zostaje odblokowywany. Więc bardzo dowiesz się, no taką myślę, fajną metodę poznasz, dzięki której bardzo szybko wbijesz ten level, żeby dostać się na Kongo. A przy okazji, w związku z amazońskim labiryntem, poznasz bardzo fajną miejscówkę, gdzie będziemy łowić unikatowe arapaimy, które mogą być tak bardzo unikatowe, tak bardzo wyjątkowe, tak wielkie i ogromne, że możesz dzięki temu trafić do rankingu. Ja w ten sposób trafiłem, byłem kiedyś pierwszy w rankingu, teraz po przerwie półrocznej od Fishing Planet tutaj złowiłem 179 kg arapaimy, która dała mi drugie miejsce w rankingu. Także bez zbędnego przedłużania, moi drodzy, zaczynamy. Miejscówka jest taka, że musisz się zrespić oczywiście tutaj na pomoście i podpłynąć sobie motorówką przez ten cały labirynt, aby dostać się tutaj. Ja nie będę ci tego pokazywał, jak tam dopłynąć. Jeśli będziesz mieć problem, pokażę ci markery po prostu i to już właśnie czynię. Natomiast jeśli będziesz mieć problem z dopłynięciem, tu śmiało napisz w komentarzu, jak dopłynąć, to nagram i pokażę. Ale to jest, mówię, 5 minut wydłużania filmu, co nie ma sensu. To jest ta właśnie moja arapaima, którą niedawno złowiłem 9 maja. Tutaj masz koordynaty, gdzie to jest. Także na żywce Shiner. Także moi drodzy, metoda jest taka. Ja w tej chwili muszę sobie przesunąć czas, bo już tutaj łowiłem. Więc zasada jest prosta. Łowimy, moi drodzy, kochani, tylko i wyłącznie w nocy. Tak. Łowimy tylko i wyłącznie w nocy, dlatego że w nocy możesz ten czas za darmo przesuwać. Ja łowię na 4 wędki, łowię to z brzegu, z tej skałki, tak jak, no, tak ci mogę podpowiedzieć, że lokalizacja to jest oczywiście skałka, jak widzisz, tu kilka osób łowi, no jest to znana lokalizacja Fishing Planet, jedna z lepszych, gdzie naprawdę fajne ryby możesz złowić. Ja mam akurat w tej chwili najmocniejsze wędki, ale też jak wbijałem level przed Kongo, to możesz być spokojny, miałem wędki te słabsze i też dawało to radę z brzegu, nie ma problemu. Aczkolwiek tego, co już na pewno zauważyłem, troszkę zmian tutaj zaszło w kontrakcie, bo po aktualizacji gry, po tym pół roku, gdzie mnie tu nie było, zauważyłem, że te ryby naprawdę mocniej walczą i nawet zwykła ryba, zwykła arapaima czy młoda arapaima, no troszkę tam powalczy. Co bym tutaj ci powiedział odnośnie tych zasad? Łowisz w nocy na tym po prostu najwyższym szczycie, to po pierwsze. Po drugie, jak najbardziej, pewnie trafisz młodą arapaimę, pewnie trafisz zwykłą arapaimę, bierz ją do siatki, nie ma problemu, ale w momencie, w którym trafisz unikata, musisz ten czas przesunąć na następną nockę. Już jeżeli trafisz unikata, na pewno jestem tego pewien, bo testowałem, nie trafisz drugiego unikata tej samej nocy. Skupiamy się tutaj tylko na arapaimach, łowimy na żywce Shiner bądź duże minogi. Ja mam haczyki największe, na jednej wędce mam akurat 10 na 0, bezzadziorowe oczywiście, a na pozostałych wędkach mam haczyki 14-0, największe z możliwych i w taki sposób będziemy sobie łowili. Jeżeli ty na 68 levelu jeszcze nie masz tych haczyków największych dostępnych, to myślę, że spokojnie ci również 10-0 bezzadziorowe wystarczą. Też tak łowiłem i było całkiem spoko. Jeżeli z jakichś względów miałabyś słabszą wędkę, no to jest metoda alternatywna, że tam, gdzie są te bojki, stoisz sobie po prostu na motorówce i rzucasz. Natomiast, no oczywiście bez kotwicy, natomiast jest to metoda według mnie strasznie nudna. Ja już wolę te emocje tutaj, wolę się troszkę pomęczyć z tego brzegu, tym bardziej, że widzisz, że rzucamy bardzo, bardzo blisko. Alternatywnym oczywiście miejscówką alternatywną może być ta miejscówka, gdzie respisz się na pomoście. No, tylko tam trzeba bardzo daleko rzucać z brzegu, co wydaje mi się bardzo mało praktyczne. Testowałem, nie podobało mi się to, bo te ryby po prostu za bardzo odjeżdżały. Ta miejscówka jest o tyle super, że no oczywiście ta ryba też ci odjedzie. Uwierz mi, mimo że blisko ją będziesz łowić, ona też jest w stanie ci tutaj, no, całkiem mocno odjechać. Swoją drogą pozdrawiamy tutaj obecnego Krychu, który ostatnio ze mną też robił imprezkę właśnie na tej magicznej skale, zupełnie jak imprezkę na wyspie.
na moich live'ach, bo często tak robię, to wtedy właśnie było w czasie live'a, który prowadziłem i była sytuacja taka, że słuchajcie, 2 godziny holowałem jedną rybę, jakaś arapaima mi się trafiła, którą 2 godziny, moi drodzy, holowałem. Tu mi trochę odjechała wędka, to ją sobie przerzucimy. Ale to oczywiście odpuściłem to łowienie tej ryby, po prostu przeciąłem żyłkę, bo nie miało to sensu, to był jakiś bóg gry. Bo no jednak łowiąc te rekordowe, jak pamiętam 186 kilo, to był mój totalny rekord, jeśli chodzi o arapaimę. No teraz jak widzę rekordowe w topce, to jest 179, także coś ta aktualizacja na pewno tutaj pozmieniała. I drugie co widzę, już na pewno zmianę, no bo już do was mówię tutaj przez te 5 minut, jak widzicie nic nie bierze. Zawsze na początku szczytu jest taki moment, że spokojnie sobie te wędki zdążycie rzucić. No i po prostu trzeba chwileczkę poczekać. Tak jak widzicie tutaj Krychu też łowi zwykłe arapaimy. Troszkę się pozmieniało. Kiedyś tutaj wchodziły bez problemu też medalowe. No, odkąd testuję, ani jedna medalowa arapaima mi się tu nie trafiła. Także moi drodzy, no też co, no daje mocno do myślenia, że coś ta aktualizacja się zmieniła i może być tak, że oglądając ten poradnik za pół roku też będą jakieś kolejne zmiany. Także możesz się jak najbardziej w komentarzu tym podzielić. Co z ciekawszych rzeczy? To tak jak mówię, żywce Shiner, duże mi nogi, rzucasz sobie na te markery i po prostu wyciągasz. I po prostu wyciągasz unikata, po czym jak już unikata trafisz, no to nie pozostaje ci nic innego, jak po prostu przesunąć czas na kolejny szczyt na nocce. Są 2 szczyty, albo ten szczyt w godzinach 3, tak jak mamy chyba, to teraz, jeśli dobrze pamiętam, tak, nie, teraz mamy 23, od 23, no około 24 te ryby tak naprawdę się trafiają. Także tutaj jeszcze chwilkę musimy poczekać, aż nam się coś trafi. No i to tyle, jeśli chodzi o takie podstawy. Tak jak mówiłem, jeśli nie wiesz, jak tutaj dopłynąć z jakichś tam względów, jeszcze raz ci pokażę markera jednego, czy to drugiego. Tutaj jeszcze też jest dalej. Ja złowiłem, słuchajcie, taką arapaimę 160 kg na to. Przypuszczam, że takiej wędki nie masz. No nie oszukujmy się, bo żeby mieć taki sprzęt, musisz mieć już Kongo. Nie mówimy o pakiecie Kongo, tylko po prostu o odblokowanej miejscówce Kongo. Ale no na tą wędkę też arapaimę mi się zdarzyło trafić i czasem sobie po prostu, jak mi właśnie tak jak teraz, nic się nie dzieje, a nie lubię, jakoś nie lubię bezczynnie stać, no to czasem tam sobie rzucę tego swimbaita duo, 71 gram, haczyki widzisz 8.0, no nie ma niestety większych, ale też unikat się na 8.0 trafił, też nam siadła taka fajna rybka, także jak widzisz, no jest możliwości bardzo, bardzo, bardzo dużo. Tu się widzę, ekipa stała, zaczyna schodzić. Pozdrawiam wszystkich serdecznie ze Skałki. Jest wesoło, jak widzicie. Jest bardzo, bardzo wesoło. No, nie będziemy dzisiaj imprezki w ciągu dnia robili na Skałce. Wtedy to było wieczorem. Chyba w czwartek, jak dobrze z Krychem pamiętam, zrobiliśmy sobie w czwartek imprezkę przy piwku na Skałce. Muzyczka do tego była. Zupełnie mówię jak na moich live'ach z plaży na YouTubie, na które swoją drogą cię serdecznie zapraszam na kanale You Can Live. W każdy weekend prowadzę live'y z plaży. Tam też klimat jakiś z rybkami się pojawia, bo też jakieś w tle ryby są. Czasem wchodzimy do świata podwodnego. Ja go prowadzam ludzi po wyspie, także też jak najbardziej pojawiają się klimaty, ale gościu się kręci. Wędkę bym mógł trochę swoją drogą kolega tutaj dać do dołu. Może jeszcze nie umie. Zaraz wam pokażę, jak będzie nam ryba brała. Tutaj widzę, że kolega jeszcze za bardzo nie ogarnia. No bo jest taka zasada, że jeżeli już taką wielką, ogromną rybę łowisz, no to wędkę daj maksymalnie do dołu. Daj do dołu i wtedy, tak jak w przypadku karpi daje się wędkę maksa do góry, tak i wędek karpiowych oczywiście, tak w przypadku tutaj arapaimy, tych dużych ryb, no to dajesz wędkę maksymalnie do dołu, nie musisz się kręcić i ją po prostu złowisz, no. Nie musisz tam latać z tą wędką nie wiadomo gdzie. Chociaż jak miałem słabe ryby, pamiętam też mi się zdarzało latać za jakąś. Ale może jakiś fajny okaz się koledze trafił. O, teraz mi nie wyszło. Dobra. Nie fart Stefan, kochani moi drodzy. No bywa i tak.
i w pizdu wylądował, nie? I cały misterny plan też w pizdu. Ale jak sami widzicie, tak jak mówię, wymaga to troszkę cierpliwości, jak na ten szczyt sobie ustawiacie. No można oczywiście ten czas ustawić na ten maksymalnie już totalnie szczyt, ale wtedy macie tak mały prześwit. Ja przypuszczam, że gra potrzebuje jednak trochę czasu, żeby jakby pogodzić się z tym, że ty zacząłeś grać, tak to nazwę. Ale wcale nie powiedziane, że nie trafimy tutaj na swimbaita jakiegoś unikata. No też coś powinno spokojnie chwycić. Nie wiem, czy to jest ten swimbait. Nie, to raczej nie jest nocny. Ale na niego właśnie chwyciłem chyba, jak dobrze pamiętam. Nie na nocnego, tylko właśnie na niego. Mam go tutaj założonego. Oczywiście nagramy sobie jeszcze jakieś tam inne poradniki odnośnie innych rybek, innych łowisk. Bo też pytaliście, czy to siotry, czy karpie na delcie. Tak, mam kilka metod. Jeszcze coś tam o Weeping Willow nagramy. Nie ma najmniejszego problemu, moi drodzy. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o amazoński labirynt, na razie skupiamy się tylko na Arapaimie. Jakby ktoś z was misję robił i nie wiedział, gdzie złowić węgorza elektrycznego, to tu wam pokażę taką lokalizację. To jest tu, gdzie stoimy, tylko w drugą stronę. Zobaczcie, tutaj mam bojkę, tutaj mam markera na unikatowego węgorza elektrycznego. Powiem, że tutaj jakaś taka misja była, coś z węgorzem. Nie pamiętam, o co to chodziło z tym węgorzem, ale coś tam było takiego, że chyba 5 węgorzy elektrycznych trzeba było złapać. A jak widzicie, na wędkach nadal totalny spokój. No ja nie wiem, co to tutaj. Ryby chyba, słuchajcie, nie lubią kamer, bo jak nie nagrywam, to biorą jak głupie, jak szalone. A jak włączyłem nagrywanie do was odcinka, to nagle jest większa, kochani, cisza. Ale też widzę tu po kolegach, że też tak no zwykłe łowią, nie? Także może się okazać, że kolejna aktualizacja i kolejne zmiany. Co nie zmienia faktu, że raczej ta zasada jest niezmienna, nie? Jeśli traficie unikatowego, no to ta zasada może nie dotyczy się karpi na Weeping Willow. Chyba zresztą przetestujemy, sprawdzę, nawet to dzisiaj zrobię. Natomiast jeśli chodzi przykładowo o Arapaimę, no to już jest sprawdzone i to tak już jest, że jak już traficie tego unikata, no to już nie ma szans na kolejnego. I tak samo jest z okoniem nilowym na przykład. Coś nam się trafiło, jakaś mała pewnie. Tak samo jest z okoniem nilowym. Pewnie zwykła Arapaima nam się trafiła, moi drodzy. I zobaczcie, wędkę dajemy do dołu. Na maksa do dołu. Zobaczcie, jak ładnie wtedy ta ryba nam chodzi. To będzie maksymalnie zwykła, bo tu mamy mocną wędkę, więc to jest najmocniejsza wędka w ogóle chyba na Fishing Planet w tej chwili. Bo bym się zdziwił, gdyby unikacik wszedł. To bym się bardzo zdziwił, ale coś trochę jednak odjeżdża, więc kurde, na takiej wędce jak odjeżdża, no to może to być unikat kolejny na swimbaita. No ale to będziecie mieli dowód, że właśnie na swimbaita można tutaj, że można tutaj właśnie złowić. O, widzowie, odjeżdża. Odjeżdża, odjeżdża. Trochę tam czasem można popompować, ale to... Do dołu i pompowanie. Myślę, że unikacik może wjechać. To może być unikat, bo jak na taką wędkę, to trochę za długo walczy. Aż się z wrażenia zachłysnąłem. No patrzcie, jak odjeżdża. Co tu się dzieje, kochani? Patrzcie, jak odjeżdża. Troszkę możemy tam się przesunąć do brzegu. O. Elegancko odjeżdża. No, to będzie unikat. Będzie unikat. Pierwsza, no i w tym momencie, wiecie, pierwsza ryba złowiona unikat. Rzadko się to zdarza, ale tak jak widzicie, też się zdarza. I teraz tak, no jeżeli tutaj trafia się unikat i wy byście dalej w tym miejscu siedzieli, no to będą wam się tylko zwykłe i młode trafiały, co według mnie już jest stratą czasu. I... Idea tej, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, że za pierwszą rybę traficie po prostu unikata, to ja wam proponuję zrobić przewinięcie czasu na następną nockę i tyle. I nie czekać po prostu, bo i tak unikata nie złowicie. Co do medalowego, to jeszcze byście może trafili, natomiast no nie mam pojęcia, wiecie, z tymi medalowymi coś się pozmieniało. No ładnie odjechała. Tak ładnie odjechała, no to musi być unikat, kochani.
To musi być, moi drodzy, ładny unikacik. Musi być ładny unikacik, bo bardzo ładnie nam odjechała. No i wędka do dołu, ale zobaczcie, mimo tego, że wędka do dołu, to i tak nam ładnie odjeżdża. Także co ja zrobię w tej sytuacji? No już jestem pewien, że raczej jest to unikat, więc wyciągam unikata, przesuwam czas na następną dobę i łowię dalej. I teraz tak, no polecam wam robić te misje, żeby siedzieć tutaj po prostu na łowisku na przykład 30 dni pod rząd, bo nie musicie wtedy za podróż płacić, tylko bo za podróż płacicie raz, a tylko płacicie za przedłużanie, to wam się opłaci. W nocy przesuwacie ten czas za darmo, to też wam się opłaci. Więc polecam, ale odjechała na 30 metrów, żeby jakaś rekord łowiska. No i do czego zmierzam, moi drodzy? Zmierzam do tego, że jak właśnie robicie te misje, że siedzicie tam ileś dni pod rząd na łowisku, to oczywiście dostajecie za to te monetki, te żetony, te batcoiny, czyli to jest super. I teraz co zrobić w sytuacji, kiedy no musicie jednak grę skończyć, nie? No to robicie prostą rzecz. Wychodzicie nie z łowiska, pozostajecie w łowisku, na łowisku, ale wychodzicie z gry. I w momencie, kiedy na nowo wejdziecie do gry, zrespicie się dokładnie w tym samym miejscu, więc jeżeli chcecie właśnie w taki sposób łowić na skałce, to nie będziecie musieli za każdym razem... Teraz mi będzie tu dzwonić. Nie będziecie musieli... O, patrzcie, medalową Krychu złowił, czyli jednak są jeszcze tu medalowe, okej. A mi się jeszcze ani razu medalowa teraz nie trafiła, także na pewno rzadziej się trafiają medalowe. Także wiecie, nie będziecie za każdym razem na nowo musieli tu płynąć, tylko po prostu zrespicie się konkretnie na tej skałce. I tyle w temacie. Co my tu mamy? Już powinniśmy wiedzieć. Unikat na pewno będzie. 162. Tragedii nie ma. Tragedii nie ma, moi drodzy. 162, ale to... O, dobra. Także, ale to już nie jest nic, moi drodzy, kochani, jakiegoś super, super wielkiego, bo tak jak mówię, mój rekord to jest 179 i ja myślę, że na taką też będę chciał się tutaj rzucić, żeby taka była. Dobra, no to pokazałem wam. To pokazałem wam, moi drodzy, jak złowić tutaj unikata. Pospieszyłem się, nie pokazałem wam, ale to możemy w siatce zobaczyć, moi drodzy, bo w siatce to będzie widzieć, ile... Będziecie widzieć, zobaczcie, 35 tysięcy kasy, czyli całkiem przyzwoicie, no i 17 600 expa, gdzie ja, podkreślam, moi drodzy, nie mam premki. Złowione na haczyki 14-0 na żywce Shiner. I tyle. Podziękuję kolegom. Ja wam również, kochani, dziękuję. Będzie kolejny odcinek, oczywiście również, jeśli chodzi o... tutaj amazoński labirynt, bo pokażę wam, gdzie na przykład fajne rekiny łowię, pokażę wam drugą miejscówkę na Arapajmy, to no, według mnie mniej korzystną. Zresztą jak macie jakieś pytania, na przykład co do amazońskiego labiryntu, czy pomysły, propozycje, co można nagrać, co można wam pokazać, śmiało napiszcie w komentarzach i przede wszystkim napiszcie, czy macie problem z miejscem do płynięcia tutaj. Jeszcze na koniec raz wam pokażę tego markerka, żebyście wiedzieli, gdzie to tutaj się łowi. Także mamy tutaj koordynaty. Zapraszam serdecznie do obserwowania kanału. No i do zobaczenia, moi drodzy, następnym razem. Trzymajcie.